Ile go znacie? Czy znacie go tylko z obrazków? Czy znacie go tylko z opowieści? Czy znacie go tylko gdzieś tam z kościoła, do którego kazano wam chodzić? Czy macie z nim jakąś relację? To jest bardzo ważne pytanie, czy ma się relację z Bogiem? A przede wszystkim, nawet jeśli wierzysz w Boga, to pytanie, czy wierzysz Bogu? Kochani, ważne pytania. Ja dzisiaj postaram się na nie odpowiedzieć. Ja wierzę w Jezusa Chrystusa, który zbawił mnie. Zbawił mnie od alkoholizmu, od narkomanii, od bezdomności. Wierzę w Jezusa Chrystusa. Ma Pani rację, za chwileczkę porozmawiamy. Dobrze, teraz głosimy Ewangelię. Niech wszyscy poznają tą prawdę, którą Pani już zna. Kochani moi, jesteśmy chrześcijanami. Chrześcijanami pełnej Ewangelii. Głosimy pełną Ewangelię. Nic nie wycinamy, nic nie dodajemy, nic nie zmieniamy. W takim stanie, w jakim Biblia została napisana przez proroków, natchnionych przez Boga, w takim stanie my ją przedstawiamy. Kochani, może zacznijmy od tego. Człowiek poprzez swój grzech został oddzielony od Boga. Karą za grzech jest śmierć. Każdy z nas rodzi się z grzechem pierworodnym, czyli jest skazany z góry na porażkę. Ale Bóg, wiedząc to, że człowiek nie jest w stanie nie popełniać grzechów, wymyślił świetny sposób, co zrobić, żeby wszyscy byli zbawieni. Zmienił się w człowieka. Jako Jezus Chrystus przyszedł na świat, oddał swoje życie za nasze grzechy, abyście wszyscy byli zbawieni. I teraz jest jedna sprawa. Każdy z was może dostąpić zbawienia. Każdy. Nieważne, czy morderca, nieważne, czy narkoman, czy alkoholik, złodziej. Każdy może dostąpić zbawienia. Wystarczy tylko w to uwierzyć. Wystarczy uwierzyć w tą Bożą prawdę, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy. I sprawa jest załatwiona. Nie musicie, kochani, niczym sobie na to zasłużyć. Nie musicie chodzić na pielgrzymki, nie musicie klękać przed obrazami. Kiedy Jezus był kuszony, szatan powiedział, klęknij przede mną, a oddam ci wszystkie królestwa świata. Jezus odpowiedział mu, tylko przed Bogiem, napisane jest, tylko przed Bogiem będziesz klękał i Jemu oddawał chwałę. I tego, kochani, się trzymajmy, klękajmy, może mentalnie, nie musi to być fizycznie, przed Bogiem, każdego dnia, kiedy tylko otwieracie oczy, dziękujcie Bogu za to, że On wam dał nowe życie. Kiedy tylko macie jakiś problem, oddajcie go Bogu, On na to czeka. On po to jest, żeby załatwić wasze problemy. Ja to stosuję każdego dnia. Stałem się nowym człowiekiem. Bóg pozbawił mnie narkomanii, pozbawił mnie alkoholizmu, zabrał mi bezdomność. Na dzisiaj prowadzę firmę budowlaną, mieszkam w pięknym domu z garażami, mam dwa samochody i żyje mi się coraz lepiej. Mam pomyślność finansową, jestem zdrowy, nie choruję, bo to wszystko mam w Chrystusie. To wszystko mam w Jezusie Chrystusie. Mam moc, aby przeżyć to życie zwycięskim życiem i być świadectwem dla innych ludzi. Jezus powiedział, że mamy żyć po to, aby inni brali z nas przykład. Powiedział, nie po to się odpala lampę, żeby chować ją pod łóżko. I ja dzisiaj wam to właśnie chcę uświadomić. Chcecie prowadzić fajne, normalne, zwycięskie życie? Bez problemów finansowych, bez problemów zdrowotnych? To zapraszam. Oddajcie swoje życie Chrystusowi. Zastanówcie się nad tym. Mówi się tutaj w tym kraju, 95% mówi, jestem chrześcijaninem. A ja tego nie widzę. Chrześcijanin to jest Chrystusowiec, człowiek, który naśladuje Chrystusa. Prawda? Hitlerowcy szli za Hitlerem. Stalinowcy za Stalinem, a Chrystusowcy idą za Chrystusem. Chrześcijanie idą za Chrystusem. Jakoś sobie nie mogę wyobrazić Chrystusa z papierosem w jednej ręce, z flaszką w drugiej ręce, który przeklina i obgaduje sąsiadów i pluje. Jakoś sobie tego nie wyobrażam. Jak wygląda wasze życie? Czy jest chociaż troszeczkę podobne do Chrystusa, czy bardziej do człowieka? Kochani, te przemyślenia są tylko i wyłącznie w jednym celu, aby otworzyć wam oczy. Aby otworzyć wam oczy na to, co jest prawda. A prawda jest taka, jeśli nie oddacie życia Chrystusowi, na całą wieczność idziecie w nieciekawe miejsce. Jeśli oddacie swoje życie Chrystusowi, na całą wieczność będziecie zbawieni. Wybór należy do was. Każdy z was ma własną wolę, albo sobie powiecie, ten facet tu stoi, jakieś banialuki wali i olejecie sprawę, albo pójdziecie za tym i będziecie mieli życie wieczne. Ja nie namawiam do niczego złego. Ja nie namawiam, żebyście cokolwiek robili, bo nie jesteście zbawieni z uczynków, tylko z wiary. Proszę was tylko o jedno. Zacznijcie czytać Słowo Boże, zacznijcie studiować Boże prawdy i oddajcie swoje życie Chrystusowi. Amen.